przedstawiać klasę, tylko rządzącym. Chwalimy ich najczęściej na co dzień, bo te pochwały się należą, ale w tym przypadku trzeba postawić sprawę trochę świeżego powietrza, zwłaszcza zestawiwszy ją z tym, o czym ojciec powiedział. Ale i ostatnie zdanie na temat tego, kto może stać i inspirować te ruchy zmierzające do wprowadzenia zakazu. Otóż trzecią kategorię, której nie zdążyłem powiedzieć wcześniej, są po prostu interesariusze zagraniczni, bo tu mamy do czynienia z wojną gospodarczą, kolejną jej odsłoną między Polską a zagranicą. Zamknięciem hodowli zwierząt futerkowych w Polsce zainteresowana jest nasza konkurencja bezpośrednia, już istniejąca, głównie Duńczycy. Konkurencja, która szykuje się do otwarcia tej branży u siebie, to jest Ukraina i Rosja. Rosja po sankcjach, po embargach z roku 2014 uruchomiła na swoim terytorium na bardzo dużą skalę hodowlę drobiu. Żeby ta hodowla stała się jeszcze bardziej rentowna, opłacalna, w naturalnych konsekwencji zaczyna się tam rozwijać także hodowla zwierząt futerkowych. Więc te kraje, o których powiedziałem, i wreszcie konkurencja pośrednia w postaci firm niemieckich utylizacyjnych funkcjonujących w Polsce, które tenże rynek utylizacji, zwłaszcza utylizacji odpadów pozwierzęcych, biologicznych opanowały. Niedawno zresztą otrzymały od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgrozo zgodę na przejęcie dwóch kolejnych niewielkich polskich firm, w tym jedna z nich, proszę zwrócić uwagę, to jest ciekawostka i trudno wyobrazić sobie, by tu przypadek, jedna z nich specjalizuje się właśnie w utylizacji odpadów pozwierzęcych. Tak jakby Niemcy prowadzący biznes utylizacyjny w Polsce już się szykowali do skutków zakazu hodowli zwierząt futerkowych. To wszystko składa się w bardzo nieciekawą całość i naprawdę, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku, trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty przemawiające za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych w naszym kraju. Tak jest. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bóg zapłać. Dziękuję. Naszym gościem był dr Marian Szołucha, ekonomista. Dziękujemy za rozmowę. Barbarzyńcy. Amerykanie, kolonie, barbarzyńcy mordowali, Murzynów katowali. Anglicy to samo, a Niemcy, o. Kolejny temat, właściwie kolejna rozmowa, którą, no nie ukrywając, nie ukrywamy tego, wymusza aktualna sytuacja. O tym będzie też za chwilę komentarz, do tego poprosimy do decyzji pana prezydenta, ale również no, ostatnimi dniami czy tygodniami niejako Polska ma się tutaj przed niektórymi państwami tłumaczyć, ale my po prostu chcemy jeszcze raz przypomnieć o roli Polaków, jeśli chodzi o ratowanie ludności i narodowości żydowskiej, a także o Polakach, którzy no, walczyli na różnych frontach działań wojennych i także podziemnych z niemieckim okupantem, najeźdźcą, tak to trzeba powiedzieć wyraźnie. Takie właśnie tutaj przykłady przychodzą, chociaż nie tak dawno czytałem gdzieś o lekarzu, który uratował 8 tysięcy osób, bo na przykład znalazł bakterię, która przypominała, ale nie była chorobą, jakim był tyfus plamisty, którego bardzo bali się Niemcy, no i w ten sposób uratował 9 tysięcy osób, które miały być wywiezione, zamknięte i potem zlikwidowane. To tylko jeden z przykładów, mam teraz połączenie z panem doktorem Leszkiem Pietrzakiem. Witamy serdecznie, panie doktorze. Witam słuchaczy radia, szczęść Boże. Szczęść Boże, więc myślę, że historycy nie tylko mają ręce teraz pełne, że tak powiem, roboty, ale po prostu wystarczy, że odkryją pewne archiwa, odkurzą pewne tutaj dane i po prostu można tutaj prawdę przedstawiać bardzo jasno i wyraźnie. No więc właśnie, to jest temat, któremu chyba w ostatnich latach poświęcaliśmy za mało uwagi, stąd no, teraz on niejako tak nas mocno dotknął. Temat bardzo ważny, ale żeby w ogóle stawiać to pytanie, które dzisiaj jest tak łatwo stawiane, że czy Polacy mogli uratować przed zagładą więcej Żydów, trzeba wyjść od sytuacji, jaka istniała w okupowanej
w okupowanej Polsce. To musi być taki punkt wyjścia. Otóż ta sytuacja była wyjątkowa. Takiej sytuacji Polacy nigdy nie doświadczyli wcześniej w swojej historii. Codzienne życie Polaków pod okupacją niemiecką było po prostu przesiąknięte tragizmem i strachem w każdym ich wymiarze. Oczywiście obecność niemieckiej administracji, niemieckiego wojska, policji, niemieckich służb bezpieczeństwa z osławionym Gestapo na czele, no samo w sobie paraliżowało Polaków. No ale jeszcze bardziej ten paraliż powodowały wysiedlenia mieszkańców polskich wsi, miast, łapanki na ulicach, masowe aresztowania i rozstrzeliwania, wywózki na roboty do Niemiec. No, tam, gdzie była partyzantka, istniało prawdopodobieństwo niemieckich akcji odwetowych, które były bardzo krwawe. Niemcy potrafili palić całe wsie, jak wiemy. Krótko mówiąc, życie przeciętnego Polaka pod okupacją niemiecką pełne było, co dzień strachu, tak? I było, ten strach oczywiście paraliżował, ale paraliż strachem powodował, że to rujnowało psychikę Polaków. A więc żyliśmy w nieustannym strachu. I w takiej sytuacji na wielkie czyny stać było niewielu. Na pewno takim wielkim czynem była pomoc Żydom w jakiejkolwiek zresztą formie. Ale za nią groziła śmierć. Każdy, kto się zdecydował pomóc swoim żydowskim sąsiadom, musiał liczyć się z jej ewentualnością. No ale mimo tego Polacy starali się podejmować działania, aby ratować Żydów przed zagładą. Miały one miejsce na różnych polach, miały różną postać. Polskie państwo oczywiście wtedy nie istniało, ale istniało polskie państwo podziemne. To pod jego szyldem toczyła się wówczas walka z niemieckim okupantem. W strukturach polskiego państwa podziemnego została powołana specjalna komórka, która miała organizować pomoc Żydom i organizowała. To Rada Pomocy Żydom, działająca pod pseudonimem Przegota. Była częścią konspiracyjnej struktury delegatury rządu na kraj. Irena Zendlerowa, którą dzisiaj już wszyscy znamy, była szefem referatu dziecięcego Żegoty. Ale Żydom pomagali także inni. Polski Kościół podejmował również działania, aby ratować Żydów. Biskupi od początku żydowskiej zagłady wzywali duchowieństwo do organizowania takiej pomocy. Wielu biskupów zresztą osobiście tą pomoc organizowało. Tak robił m.in. biskup przemyski Franciszek Barda, czy arcybiskup lwowski Bolesław Twardowski, który przechowywał u siebie żydowską rodzinę. W pomoc Żydów byli również zaangażowani zwykli księża, nawet tacy, których przed wojną postrzegano jako rzekomych antysemitów. Było ich bardzo wielu. Ksiądz Stanisław III, ksiądz Jan Ziaja, ksiądz Władysław Korniłowicz, ksiądz Ludwik Wolski to na pewno część tych księży, która w taką pomoc była zaangażowana. O wielu zresztą księżach, którzy tą pomoc organizowali, nie wiemy do dzisiaj. Księża wydawali oczywiście fałszywe metryki parafialne, fałszywe dokumenty, pomagali ukrywać żydowskie dzieci w klasztorach, kościelnych sierocińcach, ale robili to też księża zakonni. Między innymi Maksymilian Kolbe, dzisiaj już święty kościoła z Niepokalanowa, który w ten sposób uratował co najmniej kilkuset Żydów, za co zresztą został aresztowany i, jak pamiętamy, poniósł męczeńską śmierć. Ale byli także inni polscy zakonnicy. Ale największą pomoc, ogromną w zasadzie, w ratowaniu Żydów odegrały klasztory żeńskie. Benedyktynki, karmelitanki, niepokalanki, szarytki, urszulanki uratowały tysiące żydowskich dzieci, ryzykując własnym życiem. Tak naprawdę nikt tego dzisiaj nie oszacował. Nie oszacował skali, ile dzieci uratowały nasze klasztory. Najbardziej zasłużoną jest w tej materii siostra Matylda Getter, która kierowała Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. No, historycy przypisują jej, że uratowała co najmniej
500 żydowskich dzieci. O wielu takich siostrach nadal nie wiemy. Ale oprócz kościoła, oprócz polskiego państwa podziemnego, Żydom pomagali także zwykli Polacy. Zazwyczaj ci, których stać było na tą wyjątkową odwagę i szlachetność w tamtych trudnych czasach, bardzo często płacili za to ofiarę swojego życia, jak Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej, których historię, tak jak historię Ireny Zendlerowej, dzisiaj chyba już znamy wszyscy. No i nazwiska Polaków, chociażby w Kaplicy Pamięci, część z nich, prawda, są wyryte i tam możemy je odczytać, ale dobrze, panie doktorze, bo ktoś, są takie, prawda, no tutaj się wkrada takie myślenie, dobrze, ratowali to i ci i tak dalej, ale byli też Polacy, którzy właśnie, no, uprawiali ten proceder szmalcownictwa. Jak to można w ogóle, w jakich to proporcjach, czy to w ogóle da się jakoś nawet porównać? Na pewno nie, no ale jednak tutaj też tym argumentem się niektórzy wspierają, prawda? Oceniając postawę, bardzo piękną postawę polskiego społeczeństwa. No więc właśnie, ja powiem tak, no ja wspomniałem na początku o tej wyjątkowej sytuacji, jaką była sytuacja w okupowanej Polsce. Sytuacji, w której przeciętny Polak żył w permanentnym strachu, miał zrujnowaną psychikę i oczywiście w takich ekstremalnych sytuacjach pojawiają się również negatywne postacie i one się pojawiały, ale te wszystkie szacunki historyków obecnych mówią, że takich negatywnych postaci w tamtym czasie, takich, które mogłyby kolaborować z niemieckim okupantem, był niewielki procent, kto wie, a może nawet promil. W każdym razie wszystkie te szacunki mówią, że no, ten jeden, nie więcej jak 1%, tak? Natomiast trzeba powiedzieć też z drugiej strony jasno, że po pierwsze kolaboracje, wszelkie formy kolaboracji z niemieckim okupantem piętnowało polskie państwo podziemne. Piętnował również Kościół. Biskupi jasno mówili o tym w swoim słowie. Piętnowali również zwykli Polacy jako niegodziwe zachowania. Generalnie polskie społeczeństwo w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znalazło, przy takim zagrożeniu zdało egzamin, bo nawet ten niewielki ułamek, promil tego społeczeństwa, jeśli dopuścił się czynów haniebnych, no to należy tłumaczyć tym, że znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. Na pewno, jeśli odniesiemy postawę polskiego społeczeństwa do postawy społeczeństwa francuskiego czy wielu innych krajów, żeby, że tak powiem, nie wymieniać już tu wszystkich, to my, na pewno Polacy mogą mówić, że ta pomoc niesiona Żydom miała znacznie większy wymiar niż we Francji, w Belgii, Holandii czy wielu innych krajach, które były okupowane przez Niemcy. Zresztą to się odzwierciedla między innymi tym, że wśród uhonorowanych za pomoc Żydom osób przez Instytut Yad Vashem na 26 tysięcy jest ponad 6 tysięcy Polaków. Jesteśmy największą grupą narodowościową, więc to też mówi wiele, ale tak jak powiedziałem, to jest temat, który był w Polsce latami niebadany, o którym się nie mówiło i my nadal nie wiemy wszystkiego o Polakach, którzy nieśli w czasie okupacji niemieckiej pomoc Żydom. Nie wiemy o wielu działaniach Kościoła, które zmierzały do ratowania Żydów. Także to jest temat niezbadany. My powinniśmy ten temat udokumentować i zrobić wszystko, abyśmy mogli pokazać skalę tej pomocy. Być może, gdy tą prawdę pozna świat, nie będziemy słyszeli o polskich obozach koncentracyjnych, z czym mamy do czynienia obecnie dzisiaj. No tak, i może, panie doktorze, z tego zamieszania, mówiąc delikatnie, wyjdzie to, że no, będą owoce właśnie badawcze, jeszcze raz ukonkretnione, podane liczby i tak dalej. Oczywiście w atmosferze spokoju, zrozumienia, jak mówimy, ten punkt wyjścia, że historia jest nauczycielką życia, więc ma nas, nie tylko nas, czegoś nauczyć i potrzeba wyciągać też wnioski z tej właśnie przeżytej, doświadczonej i historycznej właśnie sytuacji.
Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Mówił naszym gościem był pan doktor Leszek Pietrzak. Dziękujemy za tutaj te fakty. Myślę, że bardzo teraz potrzebne i aktualne, żebyśmy mieli świadomość tej rzeczywistości. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Kolejny to pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca historii współczesnej, katolicki, Uniwersytet Lubelski, także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie panie profesorze. Witam, szczęść Boże. No właśnie, prezydent Andrzej Duda powiedział, że po analizie sytuacji, po analizie proponowanych przepisów zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o IPN, sławnej już ustawy, jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Jak to należy rozumieć? Dobrze, że podpisał to, rozumiemy i dobrze się stało, ale ten tryb następczy. Znaczy, ja myślę, że tutaj chodzi o taki kolejny już gest dobrej woli polskich polityków czy polskiego państwa w stosunku do wszystkich tych, którzy mają wątpliwości prawne, o ile te wątpliwości są szczere, bo wiemy, że niektórzy po prostu mają fałszywy zupełnie obraz Polski i na bazie tego fałszu kreują swoje działania. Natomiast jeśli ktoś jakiś ma jeszcze niuansowe problemy, no to wszystkie instytucje państwa polskiego się nad tym pochylają. Długa była procedura w Sejmie, można było zgłaszać uwagi, później Senat, wreszcie prezydent nad tym się pochylał, no i teraz Trybunał Konstytucyjny, ale w trybie następczym, to znaczy w takim sensie, że prezydent nie ma wątpliwości w tym zakresie, bo ustawa wejdzie w życie, natomiast no już te wszystkie możliwe tutaj gesty takie, prawda, w stosunku do Izraela, czy do tych, którzy zgłaszają wątpliwości, uczynić. No, powiedzmy sobie tak, spodziewaliśmy się tego podpisu, bo trudno było inaczej, no, to wprowadzić w przestrzeń polskiej polityki wątpliwość to, czy obozy polskie były, czy też były niemieckie, no to byłaby rzecz niedopuszczalna. Ulec naciskowi zupełnie histerycznemu, zupełnie nie mającemu podstaw rzeczy, no to by było działanie, które mogłoby prowadzić do takiej wasalizacji polityki polskiej. Nawet w najbardziej absurdalnych sprawach ktoś by zabrał głos, czy też krzyczałby, że dzieje się niesprawiedliwość i mielibyśmy do czynienia z uleganiem. Suwerenne państwo musi dbać o swój wizerunek. I w tym sensie sprawa jest domknięta, te kwestie formalne Trybunał rozstrzygnie, ale tam wydaje się trudno czegoś się przyczepić, ale czeka nas bardzo długa batalia, naprawdę. To ta dyskusja wokół tej ustawy pokazała, jak bardzo nasza polityka historyczna była teoretyczna, podobnie jak za czasów Platformy wiele innych dziedzin naszego życia państwowego i gospodarka do pewnego stopnia i polityka zagraniczna. Tu też trzeba o tym powiedzieć, że przecież ta dominacja jednak profesora Geremka, ludzi czy z nim związanych, tak duża, zarazem wiele osób postkomunistycznych, gdzieś funkcjonujących w tej przestrzeni, to wszystko wiązało się z pewną nieskutecznością, a nawet z tym, co zjemy, przekonaniem, że Jan Tomasz Gross miał rację, prawda? I to jest ten obraz. Drugi to jest jednak to, że jest w świecie antypolonizm. Nie tylko jest antysemityzm, ale jest też w świecie antypolonizm. Zbudowany oczywiście na fałszu, nie tylko dotyczący II wojny światowej, ale tutaj również. Ten antypolonizm w czasie wojny, no niestety, zaowocował zbrodniami na naszym narodzie również i to ze strony sowieckiej i niemieckiej. Dzisiaj mamy różne ataki. Dla mnie ta dyskusja o ustawie
IPN-ie, o renowalizacji. Troszkę przypomina te naciski, które związane są chociażby z reformą Trybunału Konstytucyjnego, czy z reformą sądownictwa. Też trudno znajdować jakieś twarde argumenty po stronie Komisji Europejskiej, a jednak naciskają, a jednak prowadzą do parteru. No i sprawa jest walkowana ciągle. A jeszcze jedno, dobrze, rozumiemy teraz, powiedzmy, że ten podpis ustawy, ona wejdzie po prostu w życie i powiedzmy, że wprowadzi dalej spokój i ład, badania będą prowadzone i tak dalej. Natomiast Polska pokazała, powiedziała swoje stanowisko dosyć wyraźnie, ale zachowanie Ukrainy, czy to czasami Ukraina nie straciła już przysłowiowej okazji, żeby siedzieć cicho, bo jak słyszymy, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła oświadczenie, w którym potępiła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz zaapelowała do prezydenta i do obu izb o przywrócenie równowagi relacjom ukraińsko-polskim. Czyli co, uderz w stół, a może coś się odezwamy? Nie. A bo ta ustawa, myśmy się spodziewali, że wywoła spór z Ukraińcami nade wszystko, bo przecież, no mój Boże, no naprawdę nie organizowaliśmy Holokaustu, no naprawdę nie było ani jednego polskiego obozu koncentracyjnego, no więc rzeczy są po prostu banalne na poziomie podstawówki, ba, przedszkola w sensie wiedzy historycznej i nagle ktoś, nasi partnerzy nie mają przedszkolnej wiedzy na temat tego, kto był odpowiedzialny za Holokaust. No to jest szokujące. Natomiast sprawa ukraińska wtedy jest spodziewana, że tam zaczęto gloryfikować Europa. Przed wojną organizacja ukraińskich nacjonalistów stosunkowo marginalna, terrorystyczna organizacja. W czasie wojny powstała Ukraińska Powstańcza Armia obok niej, no i tu się zaczęło też to ludobójstwo. Więc jeśli oni do tego nawiązują, no to coś można było spodziewać, że penalizacja negowania zbrodni wołyńskiej wywoła u nich reakcję, bo ją negują. No negują odpowiedzialność za Wołyń. Czyli jest pewien fałsz. Natomiast to ma duże znaczenie. Pamiętajmy o tym, że u nas jest mnóstwo studentów z Ukrainy, mnóstwo jest pracowników z Ukrainy i bardzo łatwo można by wywołać pewne konflikty społeczne, gdyby pewne grupy, organizacje się tu zawiązujące starały się nawiązywać do tej tradycji, do której nawiązuje dzisiaj państwo ukraińskie. W związku z czym w Polsce tego robić nie będzie można. Jest to bardzo ważna rzecz. Jeśli chcemy bronić prawdy, bo to nawet nie chodzi o nasze dobre imię, tylko o prawdę, a w konsekwencji o nasze dobre imię, to no absolutnie, jeśli już potępiamy ludobójstwo czy kłamstwo w aspekcie Holokaustu, no to też musimy kłamstwo tutaj tego ludobójstwa wołyńskiego napiętnować. No reakcja Ukrainy tylko świadczy o tym, no gdzie jest ich polityka historyczna. Proszę zwrócić uwagę, jeśli wracamy do podmiotowej polityki naszej w różnych aspektach, to wywołuje różne reakcje u Niemiec czy Francji, bo politycznie i ekonomicznie stajemy na nogi, Izraela czy różnych tam środowisk amerykańskich, bo historycznie politykę historyczną w końcu polską, a nie jakąś dziwną zaczynamy prowadzić. No i to wywołuje też reakcję Ukraińców. No niestety, taka jest będziemy obserwować. A panie profesorze, no nie chodzi teraz, żeby być wróżką, ale jak pan widzi najbliższe teraz dni, że tak powiem, po tej decyzji, no bo rzeczywiście to dzisiaj jest taki punkt ciężkości, został przesunięty, prawda, podpisana nowela i następne dni co przyniosą? Uspokojenie i już pewnie... No pewnie jeszcze jakieś reakcje takie dosyć ostre, a potem długa batalia o prawdę, długa batalia, ale jesteśmy w innym punkcie. Dlaczego? Wiemy, jak świat czyta rzeczy, to znaczy, że ich nie czyta. Wiemy, jakie zaniedbania poczyniliśmy. Wiemy, że już finansować filmów typu Pokłosie nie należy z pieniędzy państwowych. Do tej pory jak gdyby nie było jasne, czy to szkodzi, czy nie szkodzi wizerunkowi Polski. Wiemy, polityka historyczna, prawda, jak ważne. Polityka historyczna szeroko rozumiana i na długie lata, bo to jak kłamstwo było długo powtarzane, to teraz odkłamać też trzeba dużego wysiłku i długotrwałego. Tak to bywa, tak to jest. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Pozdrawiamy. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy. Profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Szanowni Państwo, znamy przysłowie, z jakim przestajesz, takim się stajesz. W jakim środowisku żyjesz, jesteś, jakich masz kolegów, przyjaciół,
Także z jakimi mediami jesteś na co dzień, takim się stajesz. Jeżeli jesteś z mówiącymi prawdę, jesteś coraz bardziej w prawdzie. Z manipulantami, czy manipulującymi, coraz bardziej jesteś zmanipulowany. Warto postawić sobie pytanie, co słucham, co oglądam, co czytam. Czy czytasz prasę katolicką i książki systematycznie, dobre, katolickie, czysto polskie, a nie polskojęzyczne? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Proponujemy zapoznać się także z miesięcznikiem dla całych rodzin, od dzieci przez młodzież do dorosłych, o nazwie W naszej rodzinie. Tym razem jest jako dodatek bardzo dobra książka Rodzina oczami egzorcysty. Otóż znany polski egzorcysta, ksiądz prawat Marian Reichel, radzi rodzinom, jak bronić się przed złem, jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego knowaniu. Prowadzący rozmowę z księdzem prałatem, ksiądz Sławomir Sznurowski, paulista, mówi, że szczególną misją jego rozmówcy jest pomoc rodzicom, których dzieci nieświadomie uległy wpływowi pośredników, w cudzysłowie zła, horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka, lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności, wywoływanie duchów, kontakt z sektą satanistyczną. Rodzina oczami egzorcysty to książka dla tych, którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez wszystkie gadżety satanistyczne współczesnego świata lub którzy ulegli ich zgubnemu wpływowi. Właśnie ta książka, Rodzina oczami egzorcysty, jest już w fundacji Nasza przyszłość razem z miesięcznikiem na luty W naszej rodzinie. W numerze tym jest także druk o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, tak zwany PIT-OP. Dziękujemy za dobrą współpracę. Proszę Państwa, o ten miesięcznik i wiele innych książek, dobrych książek, możecie Państwo pytać pod numerem telefonu 94 373 1160, 373 1161 i 373 1162. Jest też katalog proponowanych książek i nie tylko książek Splendor 24. Możecie Państwo w internecie znaleźć także www.splendor24.pl. Pytajcie o ten Splendor, gdy zamawiacie książki. Jest on darmowy. I tak możecie innym pomóc znaleźć dobry prezent, dobrą książkę i poszerzać przestrzeń dobra. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Podaję też numer telefonu do Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bóg zapłać za współpracę w dziełach ewangelizacyjnych. Razem.
Globalizacja duchowości pogańskiej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pani dr Aldona Ciborowska. Pierwsze spotkanie na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, drugie w Radiu Maria o 21.30. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele z Krakowa i okolic, zapraszamy na spotkanie Akademickiego Koła Przyjaciół Radia Maria w Krakowie. Spotkanie dzisiaj o godzinie 18, najpierw msza święta, a później rozmowa, wykład, możliwość dyskusji także w sali z panem Leszkiem Długoszem, krakowskim poetą, pieśniarzem, kompozytorem. Temat, czy artysta powinien się angażować w aktualne sprawy społeczne i polityczne. A więc dzisiaj godzina 18, Kościół Świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi Janowi Machniakowi, księdzu prałatowi i proboszczowi parafii Wszystkich Świętych. To jest właśnie ta parafia przy Kościele Świętych Piotra i Pawła. Zapraszamy bardzo gorąco, a więc godzina 18. Yeah.
Tu Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Myśląc ojczyznę, mówić będzie pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszeński. Witam Państwa, szczęść Boże. 10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków Kresów w głąb Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki napadł na Polskę 17 września 1939 roku i zajął połowę terytoriów Polski międzywojennych. Mieściło się to w planach sowiecko-rosyjskich, planach odwiecznych, w ramach których chodziło o to, żeby państwo polskie znikło z mapy Europy, żeby jego piękną ziemią podzielić się z innymi zaborcami, a ludzi zamienić na nowego człowieka, czy to Rosjanina, czy później człowieka sowieckiego. Dlatego, gdy wspominamy tę rocznicę, wywózek, może nawet lepiej używać jest słowa polskiego niż deportację, bo to słowo takie pochodzenia łacińskiego, które nie brzmi tak mocno jak właśnie wywózka czy zsyłka. Otóż te zsyłki i te wywózki miały dalekosiężny cel i po to, aby ten cel zrealizować, opracowano plan depolonizacji Kresów. W statystykach, które się podaje, można znaleźć takie wielkości jak milion, a nawet 1,5 miliona Polaków, którzy w ciągu czterech takich deportacji, trwały one od 10 lutego 1940 roku do czerwca następnego roku, wywieziono od miliona do 1,5 miliona Polaków. Ale tutaj bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że te wielkości, one nie oddają specyfiki wywiezionych, bo wywożono przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Ten pas kresowy wschodni był zasłany całe rodziny. Niektóre nawet sięgały 13 społeczności rodzinne bardzo mocno, bo przez wieki zakorzeniona w swoim domu, w swoim gospodarstwie, w swoim sąsiedztwie. To właśnie o tym, o tych zaściankach, o tych ludziach, którzy tam mieszkali, o tych rodzinach mówiono jako o rodowitości, a więc tych, którzy są bardzo mocno zakorzenieni. A tam pojawili się właśnie po to, żeby uprawiać ziemię i po to, żeby w razie potrzeby tej ziemi i granic Polski bronić. Dlatego właśnie ta skomasowana akcja sowiecka przeciwko Polsce i mająca na celu depolonizację Kresów Wschodnich skierowana była właśnie na polskie rodziny, bo każda taka rodzina, a były to, przypomnijmy, rodziny wielodzietne, kiedy czytamy dawne metryki, archiwa, to możemy się przekonać, że bywało po nawet po 10 dzieci, a więc były to mateczniki, gniazda dla kolejnych rodzin polskich, które przechowywały świadomość i pamięć swojej polskości, ale również posiadały w sobie tę niezwykłą aktywność, która wzbudzana była przez to, że oni czuli się Polakami bardzo mocno i czuli się tymi, którzy mają za Polskę właśnie na tamtych granicach, na tamtych Kresach odpowiadać. Dlatego, kiedy wracamy pamięcią dzisiaj do tamtych wydarzeń, to musimy sobie uświadomić, jak wielkie straty poniosła Polska i naród polski właśnie wskutek tych wywózek. Bo jeżeli wywieziono 300 tysięcy rodzin, to perspektywicznie tych rodzin byłoby kilka milionów. Właśnie rodzin polskich tak mocno zaangażowanych w polskość i w obronę polskości i Polski. To jest właśnie ten przykład wielkiej sprawy, która się rozgrywała tam, na Kresach.
I dlatego my musimy pamiętać, do tego wracać, po to, żeby odbudować ten klimat i to środowisko polskości na nowe czasy. Bo tak jak tamci ludzie potrafili nie tylko cierpieć, ale tracić wszystko po to, żeby zachować polskość i żeby bronić Polski, tak i my dzisiaj w nowych warunkach też jesteśmy na różne sposoby zagrożeni, jak i nasze państwo. Stąd musimy, oddając hołd naszym przodkom, musimy sami również dzisiaj odnaleźć swoje miejsce i swoją misję. Szczęść Boże. Wysłuchali Państwo felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Wypadek. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastianka. Polskie Radio 24. Adam T., były dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień poprzez podpisanie niekorzystnego kontraktu na kwotę 13,5 miliona złotych. Mężczyzna został zatrzymany dziś przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek jeleniogórskiej prokuratury. Chodzi o kontrakt na rzecz jednej z warszawskich prywatnych klinik okulistycznych. Dyrektor podpisał go, mimo że fundusz kilka miesięcy wcześniej wypowiedział jej umowę. Rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury okręgowej Tomasz Czułowski mówi, że to nie jedyny wątek śledztwa. W tej sprawie będzie badany również wątek ewentualnego przestępstwa korupcyjnego, do jakiego mogło dojść przy kontraktowaniu usług okulistycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia pod koniec 2013 roku. Poddane ocenie będzie również m.in. zachowanie ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który odejmował szereg działań zmierzających do jej przywrócenia i podpisania nowego aneksu z tą spółką. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie to wcześniej prowadziła warszawska prokuratura, ale umorzyła je. Śledztwo wznowiono na wniosek prokuratury krajowej i przekazano do Jeleniej Góry. Jak twierdzi prokuratura, sprawa jest rozwojowa i są wykluczone kolejne zatrzymania. Polskie Radio 24. W magazynie Informacje z zagranicy. Parlament Europejski zgodził się na przepisy dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Europosłowie zatwierdzili zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. Kompromis osiągnęli jesienią ubiegłego roku negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. To sprawa kluczowa dla Polski, której gospodarka jest oparta na węglu. Zgodnie z ustaleniami będą dodatkowe pieniądze na modernizację ciepłownictwa i energetyki w Polsce, choć Warszawa nie będzie mogła w pełni korzystać z funduszu modernizacyjnego. Polscy europosłowie mówili, że porozumienie nie jest idealne, ale wskazywali na korzyści. Szef Komisji Przemysłu Jerzy Buzek podkreślał, że Polska uzyskała dodatkowe, bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. Obronić przemysł, producentów stali, producentów cementu, papieru, nawozów, to się udało. To bardzo ważne. W ramach funduszu modernizacyjnego Polska ma otrzymać około 135 milionów darmowych uprawnień do emisji, a to oznacza dodatkowe pieniądze na inwestycje w sektor energetyczny i ciepłowniczy. Ale wynegocjowany kompromis nie pozwala na wsparcie wszystkich projektów, mówiła europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Ogranicza możliwość finansowania inwestycji opartych na paliwach kopalnych, nawet takich, które są efektywne ekonomicznie. Uzgodnione zmiany wejdą w życie w 2021 roku. Wtedy też zacznie działać fundusz modernizacyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Radia 24. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent podkreślił, że chce, by Trybunał zbadał dwa punkty ustawy, które jego zdaniem mogą budzić wątpliwości. Jest dla mnie niezwykle ważna ta wrażliwość, ta właśnie, która powoduje te głosy sprzeciwu, ta właśnie, która wywołuje te obawy o to, że nie będzie można głosić prawdy, o to, że będzie zamykanie ust tym, którzy ocaleli. Płacę za jajka, płacę za celery. Trybunału Konstytucyjnego po to, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tych przepisów w dwóch kwestiach. Po pierwsze,
Jeżeli chodzi o zgodność z artykułem 54, który mówi o wolności głoszenia swoich poglądów, w tym oczywiście przede wszystkim tu właśnie o wolność słowa chodzi. Czy wolność słowa nie jest przez te przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona? To jest pierwsza rzecz. Już płacę za jajka, już płacę za selerii. To są, proszę Państwa, przepisy o charakterze prawno-karnym. One mają w związku z tym, no, jakby szczególny walor, tak? Na ich podstawie sąd może dokonać skazania. Muszą być to więc przepisy precyzyjne. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis, był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy pod tym względem te przepisy są zgodne z artykułem 2 w związku z artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jako prezydent skieruje. Decyzję prezydenta skomentował na antenie Polskiego Radia 24 członek Trybunału Stanu, mecenas Piotr Andrzejewski, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Pewnie to chodzi, będą... ale jednocześnie kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Niech będą też i Żydzi. Co to oznacza? To oznacza, że prezydent ma możliwość albo skierowania całej ustawy do podpisania, albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, nie podpisując. I wtedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przesądza i ubezwłasnowalnia niejako prezydenta. I jeżeli stwierdzi, że jest zgodna z konstytucją ustawa, to prezydent musi ją podpisać. Tak było z paroma aktami prawnymi kwestionowanymi nawet w wielu aspektach. Natomiast może podpisać, a jednocześnie następczo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o potwierdzenie zasadności swojego poglądu co do zgodności z konstytucją i z ogólnymi zasadami, którymi kieruje się, konstytucyjnymi zasadami władza ustawodawcza i treść rozstrzygnięcia legislacyjnego, jako potwierdzenie niejako słuszności opinii o konstytucyjności i zasadności rozwiązania przyjętego przez reprezentację narodu w postaci władzy ustawodawczej. Mamy do czynienia z tą trzecią ewentualnością. Prezydent niejako swoim autorytetem potwierdził zasadność tej legislacji, ale ponieważ istnieje cała gra polityczna, ale ponieważ jest bardzo głupi, ona jawne i niejawne wokół tej nowelizacji, dlatego też ugruntować chcę swoją decyzję potwierdzeniem jej zasadności bądź konieczności skorygowania przez Trybunał Konstytucyjny, który w tym zakresie kieruje się konstytucją. Konstytucja, zgodność z konstytucją jest jednocześnie zgodnością z jej twierdzeniem, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego. W związku z tym przepis, który mówi w konstytucji, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego, nie jest hasłem tylko, czy jakimś intencją, tylko jest obligiem, obowiązkiem. Tutaj w tym zakresie, ponieważ jest to kwestionowane z punktu widzenia przestrzegania prawa międzynarodowego i równouprawnienia w tym zakresie w ramach Jus Gentium, prawa narodów, tego, co ma służyć międzynarodowemu uczynienia zadość tym wszystkim zasadom, co do których jednak są formułowane w tej chwili słusznie bądź niesłusznie zastrzeżenia ze strony Izraela i uruchamia się całą kampanię antypolską czy antypolonijną. Cała kampania antypolska. Niesprawiedliwym oskarżaniem Polaków o udział w Holokauście nie po stronie ofiar, tylko po stronie sprawców. Panie mecenasie, byśmy mieli dalej naszym słuchaczom wyjaśnić zasady, na jakich no, teraz będzie pracować Trybunał, a potem prezydent, no to w przypadku, gdyby Trybunał uznał, że wszystko jest w zgodzie z konstytucją, tu mamy sprawę jak najbardziej klarowną, podpis prezydenta obowiązuje. Co w sytuacji, jeżeli Trybunał Konstytucyjny no, dopatrzy się jednak w tej ustawie, w jej zapisach jakichś błędów? No to w tej sytuacji, w tym zakresie, w jakim są błędy, przestanie ta ustawa obowiązywać i wyjdzie z obrotu prawnego. Jest to dosyć... Ale to, przepraszam, panie Sasie, ale muszę dopytać, czy to będzie oznaczało, że cała ustawa nie obowiązuje, czy tylko te fragmenty,
fragmenty, co do których Trybunał zgłosi zastrzeżenia. Tylko te fragmenty, co do których Trybunał zgłosi zastrzeżenia. Dotyczy to, Trybunał rozpoznaje to tylko w zakresie, bo nie jest ponad ustawodawcą, tylko i ponad tym, co jest wnioskowane, tylko w zakresie tego, co jest poddane jego osądzeniu czy kognicji, ponieważ prezydent nie całą ustawę poddaje, tylko jej niektóre sformułowania. Trzeba się zapoznać z całym uzasadnieniem. Ja całego uzasadnienia nam na piśmie, natomiast znam tylko deklarację oficjalną w zakresie tego, czy i które przepisy w Konstytucji zostały tutaj jako wzorzec konstytucyjny przywołane. Te, które moim zdaniem osobiście, te, które zostały przywołane jako wzorzec i wartości konstytucyjne, tą ustawą nie zostały naruszone. Ale ze względu na tą całą grę międzynarodową, antypolską, która się rozgrywa, prezydent się, jak rozumiem, cały dzień szło. Asekuruje orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, bo gdyby było inaczej, to by nie podpisywał tej ustawy, tylko by najpierw przed podpisaniem zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Też byłaby to forma asekuracji, ale jednocześnie z uchyleniem się do odpowiedzialności. Postawa prezydenta jest postawą aprobującą dla tej ustawy, a jednocześnie sprawdzającą, czy te zarzuty, które przychodzą z zewnątrz, mogą się potwierdzić w ramach zasad konstytucyjnych. Nie przywołana została natomiast w wniosku prezydenta o kontrolne sprawdzenie zgodności z konstytucją i z prawem międzynarodowym tej ustawy, bo konstytucja pośrednio odwołuje się do przestrzegania prawa międzynarodowego również. Nie została przywołana, z tego co wiem, ta zasada, która mówi, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego, tylko z tego co wiem, przywołany został artykuł, że Polska jest państwem prawnym i kwestia artykułu 44, który mówi o przedawnieniu w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych popełnionych przez funkcjonariuszy politycznych, na ich ulega zawieszeniu. No tutaj cały szereg jest jeszcze wątpliwości, które wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny rozbierze na części pierwsze i będzie to orzeczenie stanowiło jednocześnie odpowiedź opinii międzynarodowej co do tego, jak dalece wszystkie te zastrzeżenia polegają na nieporozumieniu i na wybaczeniu treści tej ustawy. Z członkiem Trybunału Stanu, mecenasem Piotrem Andrzejewskim, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Teraz jeszcze przenosimy się do Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie odbyła się gala, w czasie której ogłoszono, że Lech i Jarosław Kaczyński zostali laureatami Nagrody 25-lecia Gazety Polskiej. W uzasadnieniu podkreślono, że ich najważniejszym dokonaniem były zmiany wewnętrzne, w tym rozmontowanie komunistycznych i postkomunistycznych struktur. Wskazano też na przywrócenie Polakom możliwości realnego wyboru elementarnej sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przede wszystkim wspominał brata. Jego rola była niedoceniana. Pamiętam różne wątpliwości, niekoniecznie tylko ze strony naszych wrogów, kiedy był Wawel, kiedy planowaliśmy pomniki. A trzeba pamiętać, że cały ten łańcuch wydarzeń, który doprowadził do dobrej zmiany, bo przeszło tą dobrą zmianę, przez cały czas chodziło, nie mógłby się zacząć, a gdyby się nawet zaczął, to zostałby rozerwany w różnych miejscach, gdyby nie Lech Kaczyński. Bez jego zaangażowania w wolne związki zawodowe, później w ruch sierpniowy, w organizowanie Solidarności, po wyjściu z internowania w podziemie, we współpracę, trzeba to powiedzieć, bo trzeba być uczciwy i mówić prawdę, z Lechem Wałęsą. Gdyby nie to, że w końcu został pierwszym zastępcą przewodniczącego związku, nie byłoby ani właściwej zmiany w tygodniku Solidarność, a to był początek początku, ani nie udałoby się wokół tygodnika Solidarność skupić wielu ludzi, którzy widzieli, że to, co dzieje się w okrągłym stole, to nie jest to, do czego naprawdę dążyliśmy. Nie powstałoby porozumienie centrum, nie odniosłoby, co prawda, tylko bardzo częściowych sukcesów. Nie byłoby pierwszej próby zmiany kursu w Polsce, takiej zasadniczej zmiany kursu, czyli
rządu Jana Olszewskiego, którego tutaj też trzeba wspomnieć. Trzeba go wspomnieć, bo powtarzam, był premierem pierwszego rządu, który odszedł od porozumień, który powiedział... ma być inaczej, nie jak, tak jak to sobie zaplanowano. Wreszcie nie byłoby odrodzenia ruchu Porozumienia Centrum już pod nową nazwą jako Prawo i Sprawiedliwość, nie byłoby zjednoczenia prawicy, nie byłoby kolejnych sukcesów. Nie byłoby, bo przecież uzyskaliśmy tę szansę dzięki temu, że mój świętej pamięci brat został ministrem sprawiedliwości i te idee porządku w Polsce, walki z przestępczością zostały wcielone w życie. I wtedy ludzie uwierzyli, bo przedtem były to tylko słowa. A słowom Polacy często nie wierzą. Wierzą czynom. Czyny okazały się tak przekonywujące, że można było stworzyć coś, co było kontynuacją i jednocześnie było czymś nowym. Można było stworzyć coś, co pozwoliło z czasem zwyciężyć. Ale nie wygralibyśmy, nie sparaliżowalibyśmy planów Platformy Obywatelskiej.